witam. Jesteśmy w Zakopanem na Gubołówce, gdzie powoli zaczynają już się światełka świecić, więc muszę już zacząć tutaj kręcić, bo mój telefon jeszcze mam stary, później może nie dać rady, więc troszeczkę szybciej sobie zaczęłam, ale już powoli wygląda to wszystko bardzo fajnie. Ludzie się schodzą już coraz więcej. Tam napis Gubołówka. Śnieg jest, nie za dużo, ale jest. Tutaj napis Galeria Światła, Kraina Światła. Bardzo fajny. Już wszystko świeci. Misiek. Bardzo popularny teraz, rozchwytywany. Każdy sobie chce zrobić zdjęcie. Teraz widać ładny ten napis. Kraina Światła. Przejdziemy sobie. Spróbuję wam tutaj pokazać. Jak to mniej więcej wygląda. Mamy szczęście, że zawsze przyjedziemy do Zakopanego, jak są skoki. O czym dowiedzieliśmy się dopiero wczoraj. Więc tłumy na pewno będą ogromne. Na szczęście nocleg mamy w kościelisku. Tutaj jeszcze ramka taka. Można sobie zrobić zdjęcie. Wszystko pięknie oświetlone. Idziemy dalej. No powiedziała mi ta, że obcia. Tak to wygląda z dołu. Nie ma słońca, więc... Przejdziemy sobie do choinki. Jeszcze widok na góry. Przepiękne. Zakopane w dole. Góry się pięknie prezentują. Na szczęście ludzi jeszcze tutaj nie ma aż tak wiele, więc można spokojnie sobie pokręcić. W każdym miejscu coś się znajduje. Tam znowu jest renifer, pięknie oświetlony. Góral z góralką. W śniegu jest nawet fajnie tak akurat. Tylko że nie ma mrozu, szybko to wszystko topnieje. Idziemy teraz po schodach do górala, do góralki. O, teraz ich pięknie widać. Straganów oczywiście mnóstwo z wszystkim. Czapki, rękawice, skarpety. Wszędzie pięknie pachnie. O, tutaj fajnie widać, można sobie zrobić zdjęcia. W tym roku się naprawdę postarali. Jest to chyba tutaj nowość. Pewnie wieczorem będzie jeszcze fajniej to wszystko wyglądało. No ale tak jak mówię, mój telefon by nie dał rady. Pokażę wam jeszcze raz choinkę. A pewnie takich filmików będzie mnóstwo, ale ja sobie to też kręcę dla siebie na pamiątkę. Już jest choinka. Pięknie wystrojona, oświetlona. Balustrady również. Rzeczywiście kraina światła. Chcemy zostać tu aż właśnie do wieczora, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie
wyglądało. Pójdziemy sobie coś zjeść na spokojnie. Pięknie. Jednak Tatry zimą, śnieg robią tą robotę i ta atmosfera jest całkiem inna, jak tego śniegu nie ma. Przejdziemy sobie jeszcze teraz tam na te, znowu jakaś ramka do zdjęć. Wszędzie gra muzyka, restauracyjki pooświetlane. Super to wygląda już teraz, a wieczorem to już pewnie w ogóle będzie pięknie. Do kwatery stąd mamy 3,5 km z tego co mąż tam mówił, więc mamy blisko. Podjechaliśmy tu samochodem z drugiej strony, bo z tego co pamiętam w zeszłym roku były potworne korki, żeby w ogóle tu wjechać. O, jak to fajnie wygląda. Jechaliśmy przez Słowację. Droga była, o, tu oświetlony napis. Połówka, jeszcze widok na góry, no naprawdę jest pięknie, bajkowo, wszyscy sobie robią zdjęcia. 3, 2, 1, tak? Mówię, przyjechaliśmy od Słowacji, korków żadnych nie było, jechaliśmy płynnie cały czas. Wszędzie smażą się kiełbaski, szaszłyki. No podejrzewam, że teraz już ludzi będzie coraz więcej, bo każdy będzie chciał zobaczyć tutaj koniki góralskie. Każdy będzie chciał zobaczyć, jak wygląda to nocą, bo efekt będzie naprawdę piękny. Tutaj cały budynek również oświetlony. Imitacja wagoniku też pięknie pooświetlany cały. Tutaj łuki. Że warto było przyjechać. Góry zimą są piękne. Ja w ogóle uwielbiam śnieg. Jeszcze raz sobie tutaj spojrzymy. Tam kolineczki. Tak to wszystko wygląda. Przyjdziemy jeszcze kawałek na idziemy teraz na ten główny deptak. Tam tak w miarę to co zawsze. Miody, grzańce. Tutaj też pięknie oświetlone. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. O, jest. Tutaj znowu góral się świeci. Wszędzie lampki. Podejrzewam, że będzie tutaj można usiąść, napić jakiegoś grzańca. Jedni chyba już są po grzańcu. Pewnie nie jednym, bo tutaj cały czas przyśpiewują wesoło. Jest ciepło. Jak ktoś mówił, że 8 stopni. No widać, że śnieg topnieje.
Idziemy teraz jeszcze na tą główną uliczkę sobie. Tutaj jeszcze tłumów nie ma, jak widać. Straganiki. Mały. Na razie jeszcze jest dobrze. Muzyczka gra. Więc tak to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze nic się nie świeci. Śnieg. Widać, że było dużo. Tutaj mnóstwo się pobudowało. Dobrze, że na wzór góralski, a nie jakieś nowoczesne jak na Krupówkach. Tak to wygląda. Na drodze chlapa. Tak mówię, śnieg się topi. Zobaczymy, może się uda tym moim telefonem coś wieczorem nakręcić, jak już będzie całkiem ciemno. To wrzucę na Instagram. Albo może jakiś krótki filmik jeszcze na YouTube. Także tak, jak to wygląda, ludzi nie za dużo. Do zobaczenia i zobaczymy, może się uda jeszcze później coś nakręcić z tej krainy światła. To na razie tyle.